Witam 12 maja 2013 w moim rodzinnym mieście w Bogatyni. Teraz w plenerach opowiem troszkę o swojej hodowli, o swojej pasji gołębie pocztowe, jak również przybliżę moją eskapadę na najbliższe dni, a celem jej będzie zwiedzanie Sudetów, Pogórza Sudeckiego. Tutaj zaczynamy na początku od końca Gór Izerskich, kończące się właśnie w Bogatyni, te okoliczne szczyty. Na wzniesieniu ferma wiatrowa Juszczeska. Przyroda bujna w tym terenie. Potoki górskie z orzeźwiającą krystalicznie górską wodą. Teraz tu na miejsce wcześniejszych łanów pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa. W tym roku pole obsadzone rzepakiem. Dodaje kolorystyki. Tam w głębi już Góry Łużyckie. Z górą Chwost. Najwyższą na widnokręgu. Śliczna kraina, urokliwa przyrodniczo. Dużo ptactwa, tutaj szczególnie skowronków, także spacery po okolicznych polach i lasach dodają szczególnego uroku. Przybliżając moją hodowlę, jest skoncentrowana szczególnie na wychowie gołębi młodych, które znajdują wielu oferentów zarówno w kraju, jak i za granicą. Posiadam szczepy krótko- i średniodystansowe, to są Flora Verworta, typowi sprinterzy. Szczep Allround, wyżymacze od Heinza Fulgoniego Zundern oraz gołębie ekstremalnie dalekodystansowe Jan Arden od Korde Heide i braci Brugemann poprzez Roberta Venusa. Te gołębie szczególnie uwidaczniają się na ekstremalnie długich dystansach. Dla przykładu roczna samiczka z mojej hodowli Rysia Fijałka powróciła z Rosji aż 1500 km. Ta grupa młodych będzie już do sprzedaży od czerwca. Zresztą jak każdorocznie mam mnóstwo podziękowań, że te gołębie rzeczywiście sprawdzają się na różnych gołębnikach. Zapraszam więc do zakupów i do oglądania mojej stronki internetowej www.sunloft.pl. Przybliżam tam zarówno hodowlę gołębi pocztowych, jak i ostatnio wprowadziłem nowy cykl wideofilmowanie na zlecenie, a dotyczy to szczególnie kurortów, pensjonatów, hotelów, pokoi gościnnych w otoczeniu krajobrazowym, walorów poznawczych. Ta oferta również jest ostatnio urozmaicona poprzez moją osobistą rekomendację, jak i również towarzyszenie w wycieczkach dla grup zorganizowanych, jak również osób indywidualnych, którzy chcą poznać Sudety, Karkonosze i aktywnie wypoczywać. Dzisiejszy cykl
będzie składał się z 14 dni. Przemierzę szlakami Sudety. Przy okazji opowiem troszeczkę o ciekawych miejscach. Pokażę walory turystyczne, ciekawe zjawiska przyrodnicze, przyrodę. To wszystko będę dokumentował również fotografiami. Temu też trzeba będzie skoro w świt stać, ponieważ najciekawsze fotografie wychodzą przy dobrym nasłonecznieniu, a to jest najciekawsze rano. Tutaj wzorcem dla mnie jest pani fotograf, pani Teresa Warawko, która tu się interesuje szczególnie Sudetami i ma już całą kolekcję przecudownych artystycznych fotografii. Będę próbował jakąś cząstkę pokazać swoją i dalej się rozwijać w tym kierunku, ponieważ obcowanie z przyrodą, przebywanie wśród niej, to jest bardzo pozytywne. Jest to odreagowanie pracy zawodowej i codzienności. Zapraszam na oglądanie moich klipów, wideofilmowanie na zlecenie 728-465-939. Dziękuję. Ryszard Osnowiec, Polska.